Debata polityczna. Radia Wrocław. Zaprasza Dariusz Wieczorkowski. Dzień dobry. Tu Radio Wrocław. Jak co poniedziałek na antenie Radia Wrocław, debata polityczna. W naszym studiu dziś Mirosław Bąk, Konfederacja. Mirosław Bąk, dzień dobry. Mirosław Bąk, dzień dobry. Konfederacja. Tak, reprezentuję Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacji, PJJ oraz bezpartyjnych. Dobrze, to jest pełna wizytówka. Minister Paweł Gancarz, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry, witam serdecznie. Ryszard Kessler, Nowa Lewica. Dzień dobry, witam. Robert Leszczyński, Platforma Obywatelska. Dzień dobry Państwu, witam bardzo, że kandydat okręgu numer 4, miejsce pierwsze. Czuć, że kampania trwa. Dariusz Piwoński, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze, kandydat z drugiego miejsca do Rady Miejskiej w Wrocławiu. No i Krzysztof Maj, bezpartyjni samorządowcy, który już, mam nadzieję, lada chwila dotrze do studia, też będzie naszym gościem. Sporo się dzieje, panowie. W piątkowy wieczór koło Moskwy doszło do ataku terrorystycznego. Życie straciło ponad 150 osób i zapewne ten bilans będzie jeszcze większy. Z kolei wczoraj nad ranem przestrzeń powietrzną naszego kraju naruszyła rosyjska rakieta wystrzelona podczas nocnego ataku Rosji na Ukrainę. Przebywała nad Polską w sumie przez 39 sekund i zawróciła. Łączę te dwie historie, bo mają ścisły związek z naszym bezpieczeństwem. Jak to panowie widzicie? Czy my jesteśmy bezpieczni? Ryszard Kessler. Jakie przemyślenia po tym weekendzie? Pytanie, czy jesteśmy bezpieczni, to jest pytanie jest trudne, bo widać, że w Rosji ruszyły mechanizmy, nad którymi nikt nie panuje. Ten zamach, ja nie wierzę w przypadkowość tego zamachu. Jestem pewien, że za tym stoją służby rosyjskie. To chodzi o mobilizację własnych obywateli i wzmocnienie Putina. No, wytworzenie atmosfery paniki, strachu, zagrożenia ze wszystkich stron. Oczywiście teraz idzie kierunek, że to jakiś atak skrajnej islamskiej grupy, ale ja w to nie wierzę. Już pamiętam wysadzanie wieżowców w gry, żeby wywołać wojnę w Czeczeniu. Ja nie ufam reżimowi Putina. No i oczywiście ta rakieta na terytorium Polski to też jest element tej wojny już teraz, nie tylko hybrydowej, ale i takiej pokazania realiów. Szczególnie, że w Europie się już zaczyna mówić o tym, że grozi nam konflikt. Więc Rosja będzie to eskalować na pewno. Pan minister Paweł Gancarz, jak na to patrzy? Sytuacja jest napięta. Myślę, że to wszyscy widzą i nic nie wskazuje w najbliższym czasie, żeby nastąpiło jakieś przełamanie czy zwrot nagły sytuacji. Stąd ja myślę, że bardzo dobrze, że Ministerstwo Obrony Narodowej jest w rękach człowieka opanowanego, który potrafi łączyć, a nie dzielić, bo obronność państwa to też wspólnota narodowa, zgoda narodowa. I tutaj akurat wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz jest idealną osobą do tego, żeby w tej trudnej, kryzysowej sytuacji studzić emocje, podejmować racjonalne decyzje. Siłą rzeczy, będąc w Warszawie, spotyka się człowiek z różnymi ludźmi i tu, tak już nie kadząc oczywiście, no, same pozytywne recenzje, jeżeli chodzi o nowego ministra obrony narodowej, wicepremiera, szanowany wśród generalicji, słucha tych strategicznych kierunków rozwoju polskiej armii. To, co mówiliśmy, że nie będziemy wykonywać nerwowych ruchów, jeżeli chodzi o uzbrojenie, ustawa o obronie cywilnej, projekt gotowy, czyli coś, co leżało latami i było niegruszone. Tutaj duże kompetencje dla samorządów w tym zakresie. I to są te kwestie, które powodują, że ja czuję się bezpieczniej od momentu powołania nowego rządu i wiem, że przynajmniej komunikacja jest jasna i czytelna i nie ma przerzucania winą i odpowiedzialnością na szefów armii czy na jeszcze inne osoby. Jasne, czyste, czytelne komunikaty. Zaraz bezpośrednio po takich incydentach. Także ja czuję się spokojniej. Dariusz Piwoński, Prawo i Sprawiedliwość. Panie redaktorze, szanowni państwo. Pierwszą kwestią uważam jest to, że te bezpieczeństwo jakby powinno być ponad jakimikolwiek podziałami politycznymi. I dobrze, i mam nadzieję, że tak będzie, że nowy rząd utrzyma zamówienia, które rząd Prawa i Sprawiedliwości wcześniej wykonywał, żeby wzmocnić tutaj polskie państwo. To po pierwsze. A druga rzecz, no jest to już kolejna prowokacja ze strony rosyjskiej, bo nie przypadkiem na pewno ta rakieta przez 45 sekund leciała przez terytorium Polski. Mam nadzieję i wierzę w słowa tutaj wicepremiera i ministra obrony Kosiniaka-Kamysza, że rzeczywiście to państwo czuwało i było gotowe zestrzelić tą rakietę, no bo jeżeli
nie, no to rzeczywiście byłaby to na tyle prowokacja, żeby mogło to rozpętać no, wojnę pomiędzy Polską a Rosją. Musimy, że tak powiem, czuwać na każdym punkcie i w każdej materii, żeby czuwać nad bezpieczeństwem Polaków. Coraz więcej jest takich sygnałów medialnych też, które docierają, że tu z jednej strony ISIS Rosję atakuje, tu z drugiej strony to rzeczywiście jest to też taki element, tak jak tutaj mój przedmówca powiedział, wywołania niepokoju w społeczeństwie rosyjskim, że z każdej strony zagrożenie i trzeba się bronić. Na pewno pewne też sygnały do społeczeństwa rosyjskiego docierają, no bo wojna tak długo trwa, Rosja w dalszym ciągu nie jest w stanie pokonać Ukrainy i dobrze, bo to również nam zapewnia bezpieczeństwo. No także ponad wszelkimi podziałami apeluję do tego, żeby utrzymać te zamówienia, które rząd Prawa i Sprawiedliwości wykonywał, no i żeby to było jakby ponad podziałami politycznymi. Robert Leszczyński. Szanowni Państwo, Panie Redaktorze, to żebyśmy sobie tak to poukładali. Wybory w Rosji, w czwartek jeden z większych nalotów na Ukrainę, ponad milion osób bez dostępu do energii elektrycznej. W piątek zamach w Moskwie. No ja tutaj chyba wszyscy jesteśmy zgodni z tym, że z pewnością tego się nigdy nie dowiemy, ale że w tym maczały służby rosyjskie palce, to jest podobna sytuacja jak w 1999 roku. Został wysadzony wieżowiec w Moskwie i rozpoczęła się druga wojna czeczeńska. Ale z drugiej strony też należy zobaczyć, czy FSB, tak, służba w Rosji, czy ona straciła panowanie nad tym, tak, nad całym tym porządkiem. Tego nie wiemy. A co do przekroczenia granic Polski, granicy NATO, rakiety, no to 39 sekund, to tak, żeby to zobrazować. Szanowni Państwo, rakieta, która ma obiekt latający, manewrujący, który ma 7 metrów długości, waży 2,5 tony. Porusza się z prędkością do 900 km na godzinę na wysokości 200-300 metrów. To można łatwo policzyć, w ciągu jednej minuty pokonuje około 15 kilometrów. Tak jak dowódca wojsk operacyjnych się wypowiedział, no powiedział jednoznacznie, jesteśmy w czasie pokoju. Nie mamy procedur, żeby zestrzelić. Piloci, którzy są w powietrzu i środki naziemne, które są wykorzystywane do obrony przeciwlotniczej, były w gotowości. Wiadomo, decyzja musi paść, tak, zestrzelić, ale to w przypadku decyzji to pilot czy operator danej wyrzutni, on bierze też odpowiedzialność i musimy to zobrazować. Jesteśmy w czasie pokoju. Wejdę w słowo, przepraszam, powiedział pan, że nie mamy procedur. Moim zdaniem mamy procedury i dlatego procedury. Ta sytuacja została tak rozegrana, jak została. Znaczy, nie mamy, mówię, w czasie pokoju, tak? Tutaj są procedury, że jest decyzja, jest zestrzelenie, tak? Tylko ostatni krok tego zestrzelenia to jest decyzja pilota, bo on musi zobaczyć, tak jak ja mówiłem. Jedna minuta, 15 kilometrów. Czy to spadnie na jakiś obiekt, czy ten. Ja uważam, tego że system... Tego nie rozstrzygniemy. System zadziałał, tak jak pan minister powiedział, system zadziałał, było śledzone, komunikat poszedł z ministerstwa, nie poszedł z mediów, tak jak to mieliśmy to takie sytuacje za poprzednich rządów, wszystko jest pod kontrolą. Jerzy Haszczyński w Rzeczpospolitej pisze tak. Trochę to trwało, kilkanaście godzin po najkrwawszym od lat ataku terrorystycznym w Rosji i to w jej sercu do narodu zwrócił się Władimir Putin i zapowiedział ukaranie winnych. W zaawalowany sposób powiązał ich z Ukrainą. Miała być gotowa otworzyć swoją granicę dla uciekających terrorystów. I pytanie kolejne jeszcze w związku z tym w ramach tej serii pytań. Czy my będziemy świadkami eskalacji konfliktu czy wojny za naszą wschodnią granicą? Krzysztof Maj. Ta eskalacja musi nastąpić, dlatego że Putin odnosi porażkę w odczuciu całego świata, ale też pewnie w Rosji pojawiają się wątpliwości. Ja tu się zgodzę z przedmówcami. No 87% poparcia, może za mało. Może trzeba wzbudzić ducha w narodzie, że jednak poparcie dla dowódcy powinno być wyższe. I tutaj wszystkie analizy wskazują na to, że to może być tak zwana maskirowka, że no to nagle się mówi, szukamy czterech gości z Tadżykistanu. Władze w Taszkencie natychmiast publikują ich zdjęcia z paszportami. Oni są tutaj, byli wczoraj, więc to jest jakaś prowokacja, próba szukania jakichś śladów i ten sygnał, że uciekają na Ukrainę. No właśnie po to, żeby chyba mieć legitymację do tego, że no będzie teraz biedniej, ale wszystkie środki przeznaczmy na uzbrojenie, musimy ten konflikt wygrać, no bo nasza duma ucierpiała. Tu należy dodać jeszcze, że rzecznik w Rosji powiedział w piątek, że już nie mamy operacji specjalnej, tylko mamy wojnę. Mirosław Bąk. Sytuacja, która miała miejsce wczoraj, jeżeli chodzi o rakietę, nie powinna się zdarzyć. To jest oczywiste. I była to kolejny raz tego typu sytuacja po 24 lutego 2022 roku, kiedy to Rosja zaatakowała Ukrainę.
My, jako państwo, powinniśmy zadbać o własne bezpieczeństwo, koncentrować się na aspektach bezpieczeństwa przede wszystkim, żeby inne państwa nie zagroziły nam, żeby to bezpieczeństwo nie było naruszalne. Oczywiście tutaj pierwsze skrzypce, przysłowiowe pierwsze skrzypce, grają władze centralne, ale na poziomie lokalnym też powinniśmy mieć jasność, że na przykład obrona cywilna powinna być zaktywizowana. W ubiegłym roku, w 2023 roku, czyli już po wybuchu wojny Rosji z Ukrainą, budżet na obronę cywilną miasta Wrocławia opiewał na kwotę, uwaga, 39 tysięcy złotych. Przy budżecie całego miasta na poziomie wydatków, na poziomie około 5,8 miliarda, jaka to jest kwota? Ta kwota nawet nie pokryła kosztów wynagrodzenia o najniższej krajowej. Ale my daleko jesteśmy od granicy. Nie jesteśmy daleko od granicy. Dobrze, to konkludując pewnie tą część... jednym zdaniem. Trzema zdaniami. No zacytuję tylko wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Siła w sojuszach to po pierwsze, po drugie silna, sprawna, dobrze uzbrojona armia, no, a po trzecie wspólnota narodowa i taki ponad podziałami cel do tego, żebyśmy byli gotowi na tego typu ewentualności. No właśnie, na piątkowej konferencji prasowej pan minister Kosiniak-Kamysz razem z panem ministrem Kierwińskim przedstawili założenia projektu ustawy o obronie cywilnej i ochronie ludności. Mają powstać wyspecjalizowane systemy ostrzegania i alarmowania. Mają być jasne kryteria określające zasady budowy nowych obiektów po to, by w tych obiektach też były schrony. No i przed wakacjami ma być ustawa o obronie cywilnej, to znaczy ma trafić ona do Sejmu. Pytanie, czy mając na uwadze to, że wojna trwa już trzeci rok, nie jest trochę za późno, Ryszard Kessler? Znaczy dobrze, że w ogóle coś się dzieje, ale czy nie można pewnych rzeczy było zrobić wcześniej? Nie mam bladego pojęcia, czy można było coś zrobić Dziękuję wcześniej. Dziękuję za tę odpowiedź. Paweł Gancarz. Że przyszedł moment, że powinniśmy o tym myśleć. No, nie przypuszczaliśmy, że ten konflikt będzie trwał tak długo i że będzie coraz krwawszy, że tyle ludzi zginie i że te ofiary... Nikt nie szanuje tych ofiar. Putin nie szanuje swoich własnych ludzi, więc szaleństwo tego człowieka jest tak potężne, że najwyższa pora, żebyśmy zaczęli działać. Niestety. Panie redaktorze, oczywiście, że powinniśmy zrobić wcześniej. Ich sytuacja z COVID-em, czy sytuacja z uchodźcami zza wschodniej granicy z Ukrainy pokazała, że organizacja systemu zarządzania kryzysowego państwa jest tak naprawdę, w powijakach to delikatne słowo, że jej nie ma. To była jedna wielka improwizacja samorządów, koordynowana w jakiś ułomny sposób poprzez wideokonferencje przez wojewodów. Ja to przerabiałem jako samorządowiec. To pokazało, że jesteśmy w momencie, kiedy, no przecież wiedzieliśmy, można było liczyć się z tym, że będzie gigantyczna migracja uchodźców z Ukrainy i państwo polskie nie było gotowe. Dzisiaj to jest odpowiedź na sformalizowanie tych wszystkich rzeczy, które nie zostały zrobione wcześniej. Zostały zaniedbane, ja bym powiedział, że w trakcie tej migracji i COVID-u nie zostały wykorzystane procedury, które funkcjonowały w państwie polskim. Zespoły zarządzania kryzysowego, gminne, powiatowe, wojewódzkie. No i dzisiaj mówimy o tym, żeby obywatele wiedzieli, jak się zachować w takiej kryzysowej sytuacji, bo dzisiaj jak zawyje syrena, to wszyscy pomyślą, że pewnie znowu jakaś kolejna rocznica, a to może być coś poważniejszego. Dokładnie tak, Dariusz Piwoński. Panie redaktorze, tylko przypomnę jedną rzecz, bo zadał pan pytanie a propos, czy nie było można wcześniej zrobić. Wcześniejsze zamówienia czołgów z Korei Południowej, zamówienia większej ilości broni, zamówienia tak samo broni ze Stanów Zjednoczonych, to jedna rzecz. Druga, ten mur, który został zbudowany na granicy, ja tylko przypomnę, co politycy ówczesnej opozycji robili, że tak naprawdę chcieli, żeby ci imigranci przechodzili przez tą granicę, jeszcze im żywność przywozili, biegali z reklamówkami. Tak to realnie wyglądało. Ja tylko powiem jedną rzecz. Raz na jakiś czas wracam do swojego miejsca rodzinnego w województwie lubelskim, do Chełma, bo 10 lat mieszkam we Wrocławiu i tam duże poszanowanie ludzi było w stosunku do Straży Granicznej, która rzeczywiście pilnowała, i do służb, które pilnowały tej granicy. To jest jedna rzecz, to był oddźwięk ludności dokładnie stamtąd. Więc to nie było tak, że nikt nic nie robił, bo rzeczywiście służby przygraniczne działały. Mam też swoich przyjaciół, kolegów, którzy w tej Straży Granicznej pracowali. Na co dzień niebezpieczne sytuacje miały miejsce przy granicy, więc naprawdę służby swoją pracę doskonale wykonywały. Więc nie narzekałbym tutaj w stosunku do państwa polskiego, bo naprawdę pracownicy, tak samo jak politycy, obrażali Platformy Obywatelskiej, szczególnie Straż Graniczną i tak dalej. Nie, ludzie tam rzeczywiście pracują.
kierują i pilnowali tego bezpieczeństwa. Więc ten mur, który powstał, był jak najbardziej skuteczny, bo nie mamy w tej chwili imigrantów tutaj na terytorium Polski. To był raczej mur propagandowy tak naprawdę. No co to przyniosło? Co to przyniosło? Krzysztof Maj. Jeśli mogę wrócić do tematu pytania pana redaktora, obrona cywilna, założenia, co zostało wykonane wcześniej, dlaczego są zaniedbania. Ja trochę chciałem też uspokoić, dlatego że w sobotę była piąta rocznica powstania 16 Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej Dolnośląskiej, więc powstały Wojska Obrony Terytorialnej kilka lat temu i może niewidoczne w czasie pokoju, tak jakbyśmy sobie tego chcieli, ale to jest to zaplecze Armii Polskiej, które jest rozproszone po terenie całego kraju po to, żeby organizować w razie czego obronność kraju. I tutaj ja jestem po tym spotkaniu sobotnim pozytywnie zaskoczony. Nie wiedziałem, że aż tak wiele osób jest podczas regularnych szkoleniach, doszkalanych, pracy z bronią, więc nie ma takiej tragedii. Zgodzę się z Pawłem Kancarzem, że ludność cywilna potrzebuje też szkoleń, tak? Tylko że ja jestem w stanie sobie wyobrazić, w czasie pokoju namawiamy ludzi, przyjdźcie na szkolenia, co się dzieje, kiedy jest syrena. Przypuszczam, że frekwencja byłaby mała. Ten czas napięcia... Wydaje mi się, że nie. A teraz, kiedy są emocje, myślę, że ta frekwencja byłaby większa. Proszę zobaczyć, jak po ataku Rosji na Ukrainę, tym z lutego 2022, wzrosło zainteresowanie strzelnicami. Ludzie masowo chodzą na strzelnice, trudno znaleźć wolne miejsce. Tylko do tego był potrzebny duży impuls z zewnątrz, bo to, jak powiedziałem, 5-6 lat temu szkolenia obrony cywilnej nie miałyby żadnej... Jeden cytat, żeby też uczciwie pokazać sprawę. Stanisław Koluszek, który jest członkiem Wrocławskiego Stowarzyszenia Fortyfikacyjnego, jakiś czas temu udzielił wywiadu Polskiej Agencji Prasowej i powiedział tak. Przez ostatnich 30 lat inwestycje w obronę cywilną i sferę systemowego zabezpieczenia ludności cywilnej przed skutkami katastrof i kryzysów jest, mówiąc bardzo oględnie, bardzo, bardzo zły. Sama formacja obrony cywilnej wraz z nowelizacjami ustawy w ostatnich latach właściwie przestała istnieć w sensie prawnym. Koniec cytatu. Robert Leszczyński. 30 lat. 30 lat. No w zasadzie, obywatele powinni was wszystkich na taczkach wywieźć z tego jeżeli kraju. Jeżeli mówimy tutaj o obronie cywilnej, tak? Pan minister powiedział, no jest założenie do ustawy, która ma 7 filarów. Jeden z filarów to jest wzmocnienie odporności społecznej. Czyli to, co tutaj mówimy. Szkolenia, ludzie muszą wiedzieć, jak się mają zachowywać w trakcie usłyszenia sygnału dźwiękowego, czy też informacji w radiu. Ale wróćmy do tej infrastruktury, którą tutaj pan redaktor, o której tutaj pan przed chwilą cytował. No w Polsce mamy schronów na poziomie 300 tysięcy osób może się ukryć, tak? Miejsc, których możemy się schronić, to nie jest już schron, 1 200 000. Pozostałe miejsca to jest na poziomie 40 milionów, ale te miejsca nie spełniają wymogów. Prawo budowlane też już w najbliższym czasie się zmieni i dopuści, że deweloper w trakcie projektowania garaży będzie mógł je szybko przerobić na tak zwane proste schrony. Tutaj widzę, że pan redaktor już... Macham ręką, bo musimy kończyć. Dobrze, to tak na szybko. Tak, musimy to robić i mocą tego, żeby wykonać i odbudować obronę cywilną, będą przyszłe samorządy. Stawiamy przecinek. Koniec pierwszej części debaty politycznej. Wracamy za kilka minut. Debata polityczna. Radia Wrocław. Zaprasza Dariusz Wieczorkowski. I rozpoczynamy drugą część naszego spotkania. Nowy temat, nowy rząd ma za sobą 100 dni. Wśród wielu komentarzy i ocen najgłośniej jednak w ostatnich dniach wybrzmiewa propozycja planowanych zmian w składce zdrowotnej dla przedsiębiorców. Co panowie na to, Robert Leszczyński? Szanowni Państwo, no, zmiana składki zdrowotnej ma 4 główne cele. Uproszczenie zasad wyliczania opłacania składki zdrowotnej. Obniżenie wysokości składki zdrowotnej, szczególnie dla podatników o niskich i średnich dochodach. No i najważniejsze, rozwiązanie problemu składki zdrowotnej od sprzedaży aktywów trwałych. No to, co się działo po Nowym Ładzie, że sprzedając, ja jako przedsiębiorca, tak, mogę tak powiedzieć, sprzedając swoje aktywo trwałe, było wliczane do składki zdrowotnej. I to jest ta główna zmiana. Oczywiście to jeszcze zmiany są w trakcie ustaleń, tak? No i mamy też przygotowane i w tej ustawie między resortami będą ustalane 4 możliwości rozliczenia, tak? Czyli rozliczenie na skalę podatkową
wyniesie 9% od 75% minimalnego wynagrodzenia. No minimalne wynagrodzenie mamy teraz, średnie wynagrodzenie, przepraszam, 7768. Rozliczenie na podatku liniowym, dwie średnie i tak samo 9% i 75%, a górka tak zwana z tego będzie około 4%. Na ryczałcie mamy już w planie. Miało być tak prosto. Miało być tak prosto. No jest prosto. Szanowni Państwo, no żeby odkręcić to, co nieład zrobił, no to tego się nie da zrobić od tak. Ryszard Kessler. No wszystko jak pięknie. Na to patrzy Lewica? Bo to mnie bardzo interesuje. My się przyglądamy temu, żeby tak nie skończyło się to tak, że ci, co więcej zarabiają, dostaną dużą premię, a ci, co zarabiają mniej, będą musieli tą premię uzupełnić. Tylko tego się boimy. Jakby, może nie wszystkim porówno, ale na pewno nie kosztem tych, co najmniej zarabiają. Jeżeli pan Robert Leszczyński mówi, że to jest główny cel, jak gdyby ochrona tych, którzy są słabsi na tak rynku. Powiedział pan minister finansów. Tak, to ja jestem za, ale obawiam się tego, że stworzenie takiej jednej bariery podatkowej to zaraz będą duże straty. Ktoś już policzył, że to będzie 5 miliardów mniej, szczególnie od tych, którzy zarabiają więcej. I te 5 miliardów będzie trzeba znaleźć. Ja bym nie chciał, żeby to znaleziono w kieszeniach tych najmniej zarabiających, więc ostrożnie z tymi zmianami. Być może ta składka powinna podążać za dochodami jednak bardzo mocno. Ale tak jak mówię, są jeszcze rozmowy międzyresortowe. Tak, oczywiście. Ja jestem tutaj dobrej myśli, że my nie chcemy tutaj zrobić czegoś, co przyniesie złe skutki społeczne. Życie pokaże bez wątpienia. Tak. Mirosław Bąk. Składka zdrowotna jest tematem kontrowersyjnym. Odkąd została ona zmieniona w drodze legislacji ustanowionej przez poprzednią władzę, poprzedni parlament. Uważam osobiście, że składka zdrowotna dla przedsiębiorców zdecydowanie powinna być niższa, ponieważ jeden powód to przedsiębiorcy powinni korzystać z tak zwanej premii za ryzyko. Kto podejmuje ryzyko działalności gospodarczej? Kto daje zatrudnienie? Przedsiębiorcy dają zatrudnienie. W związku z tym, czy jako przedsiębiorca, jeżeli płacę składkę 400 na przykład złotych, a 4000, celowo taki dysonans podaje, różnicę, czy ja przez to otrzymuję lepsze świadczenie? Nie, absolutnie. Jeżeli chcę pójść do lekarza, lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, też muszę czekać, też muszę odczekać. Ale tu rozmawiamy już o wydolności służby zdrowia. No oczywiście, ale to ma przełożenie. Wysokość składki zdrowotnej i jej ściągalność na wydolność, prawda? Nie wiem. Krzysztof Maj. Ja wczoraj też brałem udział w debacie i się tak przysłuchuję. Przedstawiciel Platformy, to co miało być proste, tłumaczy tak za wiele, że już chyba sam nie pamięta, od czego zaczął, jak kończył. Ale bez czytania. Kolega Kessler z Lewicy. To jest tylko poglądowo. Kolega Kessler z Lewicy. No my jako koalicja patrzymy to z troską, uzgodnimy oczywiście. Jeszcze czekam, co powie Paweł Gancarz na ten temat, bo tam jest jeszcze rozłam w trzeciej drodze, a tu nie ma innej drogi. Tu jest po prostu, albo się coś obiecuje i się realizuje. W sposób prosty się obiecywało, w sposób prosty powinno być zrealizowane. Teraz się szuka winy w poprzednikach i to tak jak w samorządzie. No, obiecuje się, albo się realizuje, albo nie. Nie ma innej drogi. Ja się uśmiecham, dlatego że zastanawiam się, czy ten przysłowiowy Kowalski znowu będzie za chwilę sobie rwać włosy z głowy, bo będzie mniej miał na koncie, czy wręcz przeciwnie, Paweł Gancarz? Panie rektorze, nie ma innej drogi, jest trzecia droga. Bez agitacji, bardzo proszę, bez agitacji. Ale to jest jedyna droga, która gwarantuje realizację racjonalnych postulatów. Przypomnę, że to jest jeden z postulatów, który był punktem, tak, mocnym punktem wyborczym naszej kampanii wyborczej. Ja wiem, że wszyscy żyją memami i wycinkami, sam już stałem się niejednokrotnie ofiarą, ale mówiąc wprost, no, Polski Ład, Nowy Ład, już nie wiem, który to był, no doprowadził do takiej sytuacji, gdzie przedsiębiorcy, z kieszeni przedsiębiorców, około 1,5 miliona przedsiębiorców, wyprowadzono 10 miliardów złotych, które trafiły do Narodowego Funduszu Zdrowia, czy do NFZ-u, czy do Służby Zdrowia. No i to było coś nieprawdopodobnego, łącznie z tym, że wprowadzono takie zasady, bo tu trzeba przypomnieć naszym słuchaczom, że przedsiębiorca kiedyś rozliczał się w dłuższym okresie czasu, dzisiaj rozlicza się miesięcznie i załóżmy, że w danym okresie, w jednym miesiącu ma sprzedaż, nie ma kosztów, płaci od tej sprzedaży, czyli teoretycznie od dochodu, dodatkowe 5%, tak jak płacił 19% podatku ryczałtowego, tak doszło mu jeszcze piątka, 5% od tego, co sprzeda, do budżetu NFZ-u. No i
dzisiaj mówimy o tym, to jest między innymi przypomnienie między innymi umowy koalicyjnej, bo to jest zawarte w umowie koalicyjnej. 3 marca w Otrębusach i Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz jasno postawili sprawę, że to jest kluczowy punkt naszego programu, który będzie zrealizowany. I to się dzieje po prostu na naszych oczach. Od początku nowy rząd mówi o upraszczaniu, może kolega tutaj z Koalicji Obywatelskiej został źle zrozumiany, ale na pewno te zasady będą prostsze, na pewno będą szły w kierunku ryczałtu, na pewno będzie to co najmniej powrót do tego, co było przed tymi ładowymi zmianami, które działały na niekorzyść przedsiębiorców, którzy w ostatnich latach, trzeba to dodać, ledwo zipią. Dariusz Piwoński, Prawo i Sprawiedliwość. Panie redaktorze, dobrze, że siedzicie panowie obok siebie. Te zmiany, które wprowadza rząd za chwilę, znaczy nie za chwilę, tylko za pewien okres czasu sami przedsiębiorcy ocenią, czy rzeczywiście są korzystne, czy niekorzystne dla samych przedsiębiorców, bo tak naprawdę to oni realnie muszą się na co dzień uporać z podatkami, z biurokracją i tak dalej, więc ja, że tak powiem, liczę na to, że rzeczywiście te zapowiedzi będą realizowane, a nie tak jak marszałek Hołownia się zajmuje kompletnie czymś innym, nagraniami w Sejmie i tak dalej, naprawdę nie wprowadza... A chciałem miłą brzydkę zrobić. Nie wprowadza tak naprawdę program, który zapowiadał, bo wyborcy powoli to widzą. To jest jedna rzecz. A to tak przepraszam, naprawdę, panie radny, jak pan myśli, czy z tych zapowiedzi w ostatnich dniach można wysnuć właśnie taki wniosek, o który pytałem przed sekundą? To znaczy, czy ludzie na koniec miesiąca zarobią więcej dzięki tym zmianom, czy nie? Panie redaktorze... Czy ktoś z panów w ogóle w tym studiu więcej, będzie potrafił zostanie więcej pytanie. Przedsiębiorcom w kieszeni i nam, obywatelom. No, chciałbym panie, to wierzyć, panie redaktorze, 1 kwietnia z tego co wiem, wraca stawka 5% VAT na żywność. To jest realnie, więc realnie ceny... Inflację mamy niespełna 3%. Realnie ceny o 5% żywności i w restauracjach i tak dalej wzrosną, więc to jest jeden konkret i tak naprawdę nawołuję do tego, żeby utrzymać tarczę energetyczną, która się kończy z czerwcem 2024 roku, bo naprawdę ceny energii, gazu, prądu i tak dalej na tyle skoczą, że naprawdę mogą przedsiębiorstwa i przedsiębiorcy sami nie utrzymać. I nie wystarczy jedna obniżka składki zdrowotnej 100 zł, bo tak naprawdę realnie to tak uderzy w przedsiębiorców, że tego nie wytrzymają, więc naprawdę zająłbym się poważniejszymi problemami i naprawdę podszedł do tego Zielonego Ładu, który to zapowiada. Jeden z tych problemów, które my musimy teraz naprawić po was, no, panie radny. No. Z tego, co mi wiadomo, to stawka VAT została wprowadzona i tarcza, podatek 0% przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, a tarcza energetyczna też jest utrzymana do końca czerwca, więc mam nadzieję, że to utrzymacie. Jak jesteśmy przy pieniądzach i przy inflacji, bardzo ciekawa informacja się pojawiła w tak zwanym międzyczasie, kiedy rozmawiamy. Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński ma wystosować list do pana premiera Donalda Tuska. Chodzi o zakończenie konfliktu i sprawę możliwego wniosku o postawienie Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. Tu cytat. Myślę, że czas się spotkać i porozmawiać, wskazał szef NBP w wywiadzie z brytyjskim dziennikiem Financial Times. Co panowie na to? Czy Adam Glapiński powinien stanąć przed Trybunałem Stanu? Krzysztof Maj. Ja powiem tak, ja lubię oglądać memy, które już wspominałem i jest wiele memów z wystąpień pana Glapińskiego. No nie jest mistrzem konferencji prasowych i daje ku temu powody. Natomiast jak się poczyta prasę zagraniczną, no to jest jednak Rada Polityki Pieniężnej pod jego kierownictwem jest cenionym ciałem. No może się pan, panie ministrze, śmiać, ale przed chwilą pan się cieszył, że mamy niską inflację. No nie przypuszczam, że to jest efekt studni. Tak, efekt nowego rządu. Odblokowania środków unijnych, stabilnej, normalnej władzy. Jasne. To nauki ekonomiczne polecam. Nie ma takiej możliwości, żeby w 2 miesiące zdusić inflację. Więc jest to jakiś efekt. Natomiast ja uważam, że zawsze trzeba rozmawiać. I ta propozycja spotkania się jest właściwą. Trybunał Szkoda, Stanu, tak, nie? Trybunał Stanu? Nie. Nie. Ryszard Kessler. Ekonomia jest też nauką społeczną, to chyba nie ma nikt co do tego wątpliwości, więc faktycznie odblokowanie KPO, przewidywalność sprawia, że te mechanizmy... Silna złotówka sprawia, że jest większy optymizm i ta inflacja będzie tłumiona. Glapiński okazał się prezesem politycznym, partyjnym, więc na pewno powinien stanąć przed Trybunałem Stanu za to, co zrobił złotówce i nam wszystkim.
Okej, okay, Dariusz Miłoński, Prawo i Sprawiedliwość. Wszyscy ekonomiści ponad podziałami mówią, że tak naprawdę zmiany gospodarcze i podatkowe mają wpływ dopiero po 2 latach od wprowadzenia zmian, więc mamy tak naprawdę efekt tego, co zarządów Prawa i Sprawiedliwości, może to brzmi tak naprawdę, że zarządów PiSu było tak świetnie, ale naprawdę ze względu na zmiany, które zostały wprowadzone, teraz mamy efekty tego. Po 2 latach zmiany, które są wprowadzane, podatkowe, gospodarcze i tak dalej, mają swój efekt po właśnie tych 2 latach, więc mamy efekt spadku inflacji i miejmy nadzieję, bo nie życzę temu rządowi źle, że czym gorzej, tym lepiej dla PiSu i tak dalej. Nie, kompletnie nie. Więc tak naprawdę miejmy nadzieję, że będzie ustabilizowana ta sytuacja ekonomiczna, a te zmiany, które są również spowodowane tak naprawdę polityką Rady Polityki Pieniężnej, no i szefa NBP, więc naprawdę rozumiem nienawiść do PiSu, do członków, nie wiem, partii politycznych, do posłów, senatorów i tak dalej, że po prostu posprząta po PiSie, teraz tak samo nawoływanie w tych wyborach, że posprzątajmy w sejmikach. Dobrze, tylko realizacja postulatów województwa dolnośląskiego i tego zarządu, to są konkrety tak naprawdę i nowe połączenia kolejowe, nowy szpital onkologiczny i tak dalej, więc naprawdę niech wyborcy ocenią, co realnie zostało zrobione, a na antyPiSie już ta koalicja 13 października długo nie pojedzie. Wyborcy na pewno ocenią. Tak się składa, że ja niestety mam pamięć słonia, pamiętam mnóstwo debat w tym studiu, które miałem przyjemność prowadzić, czasem nawet w tym składzie, albo bardzo podobnym, i gdy rozmawialiśmy o inflacji i o pomysłach, jak z nią walczyć, to pamiętam jak dziś, że wszystkie propozycje, które tutaj padały, były rzucane z takim zastrzeżeniem, że nawet jeśli coś wypracujemy, to efekty będą za wiele, wiele miesięcy. To tak a propos tego, o czym mówił Krzysztof Maj, Mirosław Bąk. Uważam, że pan prezes Glapiński powinien pozostać na stanowisku. Dlaczego? Dlatego, że naruszy to stabilność złotówki, może to naruszyć wiarygodność inwestorów, wiarygodność innych osób, innych stron do złotego, do naszego państwa, do systemu, do naszej waluty. Uważam, że w tym momencie, teraz, postawienie pana Glapińskiego przed Trybunałem jest w pewien sposób odreagowaniem, tak to ujmę, nowej koalicji nad niepopularnymi niejednokrotnie decyzjami, opiniami pana Glapińskiego. Tak uważam. Paweł Gancerz. Panie redaktorze, kierownictwo PiSu na Dolnym Śląsku wykonuje bardzo dobre ruchy, kierując pana Dariusza Piwońskiego do debaty, który jest tak sympatyczny radny miejski, że człowiek się powstrzymuje z radykalnymi komentarzami. Ale tutaj w tym przypadku trzeba i tu się nie da inaczej. Już wszyscy chyba zapomnieli, a myślę, że też serdeczny kolega Krzysztof Maj zapomnieli o tym, że to są świeże dane. Narodowy Bank Polski miał mieć zyska z tego, co ostatnio słyszałem, chyba 20 miliardów straty, tak? 6 miliardów zysku miało być. Miało być, tak? W prognozie. No to, no, szanowni państwo, no nie róbmy sobie żartów. Człowiek, który angażował się politycznie na każdym etapie poprzedniej władzy w kampanię wyborczą. Wychodził na konferencje prasowe i tymi swoimi bzdurnymi wypowiedziami masłował nieudolność rządu. Billboardy dzisiaj, na banku. Już nie mówiąc o kampaniach medialnych, tak? No bezpośrednio angażował się też finansowo i Narodowy Bank Polski w finansowanie długu państwa polskiego, skupy obligacji. To są tych zarzutów merytorycznych jest tyle, że to jest bezdyskusyjne nawet, tak? Ale oczywiście to nie decyzja nas tutaj w studiu polityków, tylko niezależnych organów państwa, Trybunału Stanu, tak? I niech te niezależne organy państwa stwierdzą, bo ja też jestem daleki od ferowania wyroków, ale nadużycia i zastrzeżenia, mówiąc delikatnie, są tak wielkie, że nie można nad tym przejść do porządku dziennego. Działał na szkodę milionów obywateli państwa polskiego, bo stopy procentowe to jest też kilkaset złotych każdego miesiąca w kieszeni kredytobiorcy mniej. I takich przykładów można by było mnożyć. Spóźnione decyzje, no szereg różnych działań, które no niestety. No tak, Robert Leszczyński. Ja też bym mógł to mnożyć. No, wspólna tutaj z panem ministrem i z kolegą Ryszardem. Pan Glapiński prezesem był tylko z nazwy, a tak to był politykiem. Robił wszystko na dyktando polityków PiSu, naruszył konstytucję wielokrotnie i według mnie ten Trybunał Stanu, niezależny Trybunał Stanu rozpatrzy, czy popełnił te wykroczenia, te naruszenia, czy też nie. A co do inflacji, no szanowni państwo, no, Unia zaczęła nas po wygranych wyborach, po powołaniu nowego rządu, zaczęła nas traktować poważnie.
I stąd ta inflacja teraz będzie spadała. Złotówka jest mocniejsza, środki z Krajowego Planu Odbudowy, to wszystko robi tą robotę i teraz to właśnie widzimy. Poważny rząd. Jak posłuchałem kolegów i tą ich zajadłość, zaciętość, może lepiej, żeby ten Trybunał Stanu był, podjął decyzję i sprawił. Zmiana decyzji w takim czasie? Nie, chodzi o to, żeby uciąć dyskusję, bo tak będziemy dyskutować jeszcze pół roku znowu o tym, czy postawić, czy nie postawić przed Trybunał Stanu, ale ja proponuję trochę szerzej niż Polska popatrzeć. Popatrzcie, szanowni panowie, co robili inni szefowie banków europejskiego, innych, wszystkiego. Te działania były bardzo podobne. Ta inflacja się podobnie kształtuje w różnych krajach. Natomiast... Tylko u nas naruszył konstytucję, Krzysztofie. Naruszył konstytucję. No to dlatego mówię, niech się wypowiedzą fachowcy z Trybunału Stanu. Natomiast ja chciałem na jedną rzecz zwrócić uwagę. Niech ten optymizm wiosenny Wielkiego Tygodnia niskiej inflacji nie będzie taki duży, bo w przeciwieństwie do panów ja uważam, że KPO wpłynie na inflację w sposób taki, że ona wzrośnie, bo się pojawią dodatkowe środki, dodatkowe zamówienia, nadmiar zamówień, bo się kumulują środki unijne regularne, KPO, w przypadku Dolnego Śląska Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, więc będzie nadpodaż pieniądza, przedsiębiorcy nie będą mieli mocy przerobowych, podniosą ceny, żeby brać intratne kontrakty i tak się będzie działo w całej Polsce. Do tego skończy się tarcza, mam nadzieję, że rząd jednak zmieni decyzję na prąd i na paliwa, na energię dla mieszkańców, dla przedsiębiorców, żebyśmy tej inflacji znowu nie wywołali, bo nad tym już debatuje Bank Centralny Czech, nad tym debatują we Francji, w Niemczech i w Niemczech też są protesty, bo tam już skończono z dopłatami na początku roku i ta inflacja zaczyna się odbijać do góry, więc nie bądźmy aż takimi dużymi optymistami, trzeba jeszcze nad tą inflacją panować. Ryszard Kessler. No nie wiem, czy to tak będzie, kolega tu w czarnych barwach widzi te napływające do Polski pieniądze, bo to da energię przedsiębiorcom, to da wiarę w to, że będzie lepiej i wtedy te mechanizmy, o których kolega mówi, nie muszą zadziałać. Tak, jestem przekonany, że to nie jest zła rzecz dla Polski. Te pieniądze, to jest zła rzecz, tylko że może mamy kłopoty ze wzrostem krajowego produktu brutto, więc te pieniądze na pewno to zmienią. Ja jestem tutaj optymistą. Nie będziemy mieli... Oczywiście ceny energii, nie wiemy, co się wydarzy za wschodnią granicą, więc tu jak gdyby prorokowanie czegokolwiek do przodu jest trudne i nie powinniśmy chyba tego robić. Cieszmy się z tego, że nastąpiła zmiana i że ta inflacja spadła i że będzie nam się trochę żyło lepiej. Chyba od nich nie kupujemy ani gazu, ani ropy. Więc... Pan Krzysztof Maj sprowokował mnie do tego, żeby patrzeć szerzej i patrzę szerzej. I według mnie w każdym zachodnim kraju Unii Europejskiej za nadużycia, mówiąc delikatnie, za takie nadużycia, jakich dopuszczała się poprzednia ekipa, dopuszczał się pan prezes, to by były dymisje, sami politycy by rezygnowali i taki pan prezes powinien sam zrezygnować i nie powinno nawet dochodzić do takich sytuacji jak Trybunał Stanu i faktycznie weryfikacja, czy było nadużycie, czy nie. To są rzeczy oczywiste i wszędzie na Zachodzie, w każdym rozwiniętym zachodnim kraju europejskim politycy mają na tyle honoru i takiej poczucia odpowiedzialności do tego, żeby samemu zrezygnować po takich sytuacjach, jakie miały miejsce. Dariusz Piwoński. Ja uważam, panie redaktorze, że to czysta złośliwość tylko i tak naprawdę zemsta polityczna kieruje politykami, bo dobrze, że pan marszałek Krzysztof Maj powiedział o tym, że decyzje o podniesieniu stóp procentowych były we wszystkich krajach podejmowane, bo to jest normalną polityką pieniężną, jeśli inflacja idzie w górę, żeby jakby powstrzymać ilość pieniądza na rynku. Więc w moim przekonaniu jest to tylko decyzja polityczna, żeby tak naprawdę zrobić rozgłos, a ja zachęcam do tego, żeby naprawdę skierować tak naprawdę bezpośrednio działania do przedsiębiorców, nie tylko obniżając tu składkę zdrowotną. Miejmy nadzieję, że rzeczywiście to realnie wpłynie. Tak naprawdę poczekajmy jeszcze, bo to się nie wydarzyło. I żeby podtrzymać tarczę energetyczną z końcem czerwca 2024 roku. Robert Leszczyński. Szanowni Państwo, panie doktorze, no napływ środków z Unii Europejskiej, czy to z Krajowego Planu Odbudowy, czy innych środków, no nie będzie powodowało tej inflacji. To będzie napęd gospodarki. Przedsiębiorcy czekają na te środki. No mamy we Wrocławiu na zielony transport, tak? No miasto czeka na te środki, tak? A to ruszy tą gospodarkę. Tutaj nie będzie efektu, tak jak pan Krzysztof powiedział, tak? Więc ja o to jestem akurat spokojny i przedsiębiorcy, proszę mi wierzyć, czekają na te środki. Krzysztof Maj, jedno zdanie komentarza. No, oby ta inflacja nie wzrosła, natomiast prawidła ekonomii pokazują, że nadpodaż pieniądza powoduje inflację, bo rosną ceny za usługi. No, każdy po prostu bierze wyższą kwotę, bo proszę zobaczyć, zapytać przedsiębiorców, są problemy z pracownikami, żeby zrealizować. A jak się nagle pojawi wiele przetargów na prace budowlane, na wykonawcze, no to ceny wzrosną. To jest naturalne. Kropka. To była debata polityczna. Już za chwilę na antenie Radia Wrocław. Wiadomości dziś Mirosław Bąk, Paweł Miancarz, Ryszard Kessler, Robert Leszczyński, Krzysztof Maj, Dariusz Piwoński. Dziękuję bardzo. Pięknie wspierali w studiu Radia Wrocław. Dobrego dnia, dobrego tygodnia.